i nie wyobrażam sobie takiej zupełnie laickości, takiej totalnej, skrajnej, bo oczywiście państwo powinno być świeckie, ale nie społeczeństwo. Społeczeństwo powinno żyć pewną tradycją duchową, bo wtedy nie jest martwe wewnętrznie, nie? To widzimy dzisiaj w Europie Zachodniej, że tam społeczeństwo umiera, tak? Dlatego jest taka ekspansja islamu tam silna i pewnie za 50 lat muzułmanie wygrają demokratycznie wybory we Francji, ponieważ oni się rodzą, a katolicy już nie, czy tam ci niewierzący. I tak będzie we Francji, czy w Belgii, czy w Holandii niedługo. Ale my akurat w Polsce raczej nie możemy narzekać aż tak na bardzo na pustkę duchową, ponieważ Kościół i u nas przeżywa kryzys, no ale są różne inne ruchy, więc wszystko jeszcze jest do osadnienia. Witam gości bardzo serdecznie, chyba podwójnie serdecznie, ponieważ tak dawno nie było okazji do tego, by się spotkać. Tak naprawdę to już rok. I jest to przerażające. I dziś cieszy fakt, że możemy się chociaż w tak nielicznym gronie, ale za to w bezpiecznych warunkach spotkać po remoncie na terenie naszego uniwersytetu. Teraz może moglibyśmy poprosić naszego pana doktora, żeby nam po prostu przybliżył też i problem. Ja powiem tak, ja laik chciałabym usłyszeć mnóstwo ciekawych rzeczy na ten temat. Pewne wycieczki grupa nasza prowadziła w kościele Państwa Wzgórskim, który w pewnym sensie jest bliski kościołowi Świątkowemu, znaczy w tym znaczeniu bliski, że też jest wrzucany często do jednego wspólnego worka pod nazwę protestantów. Tylko że protestanty, proszę Państwa, to nie jest jeden kościół, to są już setki kościołów, bo on się bardzo strasznie podzielił, znaczy cały czas tworzą się nowe, a największą taką kolebką dzisiejszych kościołów protestanckich są Stany właśnie Zjednoczone. Zaczęło się w 1906 roku w Los Angeles była taka wspólnota przy ulicy Azusa Street i tam mieściła się szkoła biblijna, takie powiedzmy seminarium duchowne. I tam podczas spotkania ci uczestnicy modlili się i podczas modlitwy wydarzyło się coś niezwykłego. Objawiła się Boża moc, czyli Duch Święty zstąpił na tych ludzi, którzy tam... I właściwie od tego miejsca zaczęło się wszystko. Później to przebudzenie dotknęło całe, można powiedzieć, Stany Zjednoczone. Następnie doszło do Europy, bo wiadomo, ludzie podróżują, migrują. Na początku kraje skandynawskie, Norwegia, Dania, później Szwecja, później Europa Zachodnia, Niemcy, Francja, Austria. I również kraje wschodnie, czyli kraje byłego Związku Radzieckiego. I tym nurtem doszło to przebudzenie również do Polski. I my jesteśmy jako lokalna społeczność zielonoświątkowa, jesteśmy z tego nurtu zielonoświątkowego, światowego pentakostalizmu. I już może nie będę mówił więcej na temat historii ruchu zielonoświątkowego w Polsce, kościoła zielonoświątkowego w Polsce, ale powiem krótko o naszej również młodej społeczności w Pile, która się mieści przy ulicy Okrzei 4A. Dokładnie 31 lat temu możemy powiedzieć, że zaczął się, powiedzmy, taka oficjalny początek kościoła zielonoświątkowego w Pile. Pastor Dawid Kulinicz, który przyjechał z Poznania tutaj do Piły, wyraźnie odczuwał takie powołanie do tego, żeby tutaj się pojawić. Tu było kilka rodzin ludzi, protestantów, bo to jest oczywiście nurt protestancki. I w zasadzie ta grupa kilkuosobowa zaczęła tworzyć tutaj w Pile społeczność zielonoświątkową i po kilku latach już grupa była tak liczna, że liczyła kilkadziesiąt osób.
Odbywały się spotkania ewangelizacyjne, przyjeżdżała misja namiotowa do Piły i oczywiście zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy Piły. I już od jakiegoś czasu mieliśmy takie zajęcia pod tytułem Poznajemy religię świata. Mieliśmy już spotkanie z księdzem Tomaszem Wolą. Mieliśmy... Co? Super. Tak. Mieliśmy spotkanie z ojcem Ludwikiem, był taki kiedyś w Pile Franciszkanin. Mieliśmy spotkanie z księdzem z Salezjanów. Opowiadał nam też o ich stowarzyszeniu, że tak powiem. I teraz mamy takiego świetnego kolegę historyka, który nam bardzo dużo wyjaśnia i opowiada. A my jako słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku jesteśmy zawsze bardzo, 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 bardzo chcili na nowe wiadomości. No i skorzystaliśmy właśnie z zaproszenia Wojtka, żeby zobaczyć, bo jeszcze tam nigdy nie byliśmy, nie słyszeliśmy, nie wiedzieliśmy, co to jest za wiara, co to za stowarzyszenie, a człowiek powinien poznać wszystko, żeby mógł cokolwiek powiedzieć na ten temat. Naprawdę, że mogę tu być i z Państwem się spotkać, bo tworzymy wspólnotę miejską i tworzymy to miasto. Mamy wielu przyjaciół, sąsiadów, znajomych i tak dalej. I jak w każdym mieście w Polsce są kościoły, są wyznania i my jesteśmy jednym z kościołów. I jeżeli są takie osoby, które chcą poznać bliżej nasze wyznanie, nasz Kościół, nas jako ludzi, to jest nam bardzo miło i stąd właśnie moje słowa, że czuję się zaszczycony, że mogę tu być, mogę się z Państwem spotkać, możemy porozmawiać. Zapraszam serdecznie na spotkanie pod nazwą Wieczór Siedmiu Świec. Znajdujemy się dzisiaj w kościele zielonoświątkowym Betlejem. Izraelski Wieczór Siedmiu Świec zaczynamy od zapalenia menory. Menora jest najstarszym symbolem judaizmu. Wszystko ma. Pierwszy raz byłem w tym budynku. Chociaż kilkukrotnie przyjeżdżałem. To, co mnie zafascynowało najbardziej, to była atmosfera. Atmosfera, te świece palące się, zespół i później wykład. Chociaż, prawdę mówiąc, to wykład był, jak dla mnie, troszkę ciężko strawny, ale ze względu na wiadomości, jak Bogusia mówiła, ale wspaniała, atmosfera była wspaniała i psalmy. Zapamiętam jako radosną, rozśpiewaną. I teraz jak byliśmy ostatnio, to było potwierdzenie. Wykład oczywiście, Wojtek słusznie powiedział, wykład to jest jedna rzecz. Trzeba być przygotowany, trzeba coś być przygotowany, coś znać, wiedzieć na ten temat, a nie przyjść z marszu. Ja myślę tak jak Wojtek, trzeba poznawać, żeby zabierać głos, mówić o czymś, trzeba poznać. To znaczy się, bardzo mi się podobał ten zespół, no i Dominika, która tak pięknie recytowała te psalmy i ogólnie. Natomiast tutaj taka historia istotna, no, różnica między, czy powiedzmy jakaś taka zewnętrzna między tym rytem rzymskokatolickim a kościołem protestanckim. Tam w tym kościele rzymskokatolickim, który dobrze znamy, dużo jest obrazów, dużo jest ozdób, dużo jest światła, prawda, czytamy oczami. No tak, jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, że są tacy ludzie, którzy zajmują się taką właśnie szeroką tematyką, bo to co tutaj, tak, bo to jest historia... Historia świata. Tak, no to jest bardzo dużo wszystkiego i jakby na pewno każdy funkcjonuje tylko oprócz tych, którzy rzeczywiście tutaj Pan na pewno ma szeroki zakres wiadomości, ale generalnie funkcjonujemy w wąskim zakresie tych informacji. Państwu bardzo pięknie.
za to, że przyszliście do nas, za wiedzę, bo za to należy podziękować, za cierpliwość, no i za to, że tutaj rozeszliśmy się nie jak politycy, tylko jak ludzie, którzy interesują się religiami. Brawo.